Radek, po ostatnim meczu z Legią Warszawa zebrałeś bardzo dużo pochlebnych opinii. Powiedz, czy docierają do ciebie te informacje i jeżeli tak, to czy pomagają ci one w budowaniu tej pewności siebie na boisku? Na pewno jakieś tam informacje są, koledzy chwalą, trener też coś tam dobre słowo szepnął. Na pewno pomagają budować taką pewność siebie, ale ja podchodzę do tego z chłodną głową, nie ma się czym napalać, tylko robić swoje. Radek, wszedłeś do pierwszej jedenastki trochę tylnymi drzwiami, a ostatnio miałeś okazję zagrać na Stadionie Krakowi prawie przy pełnych trybunach z uczestnikiem Ligi Mistrzów. Powiedz, czy odczuwałeś stres stojąc tam w tunelu tuż przed pierwszym gwizdkiem sędziego, czy może jeszcze bardziej cię to motywowało? Na pewno słysząc tylu kibiców dopingujących Krakowie, jakiś ten lekki stresik był, ale to bardziej motywujący i, no i cieszę się, że trener mi zaufał i wystawił mi w pierwszym składzie. Najbliższym rywalem Krakowi będzie Zagłębie Lubin. Po poprzednich dwóch meczach zremisowaliśmy z tym zespołem, ale chyba teraz remis was średnio interesuje na boisku rywala. No na pewno, teraz już w każdym meczu interesuje nas komplet punktów. No i będziemy starali się to zrobić już od pierwszego meczu z Zagłębiem.